Istnieje bardzo dużo teorii o Bingo, czyli siostrze Bluey. Jedna z tych teorii mówi, że jest ona adoptowana, albo wręcz, że jest jej prawdziwą mamą jest Brandy, a nie Chili. Dzisiaj postaram się przybliżyć wam te teorie, które krążą po internecie i które tworzą fani. Zapraszam. Pierwszą taką rzeczą, którą należałoby na początku wymienić, to to, że nawiązanie ze snem Bingo. Jak pamiętacie, przejdźmy tutaj do sedna i zacznijmy właśnie od tego tematu. Niesamowitym dowodem na ten związek właśnie między Brandy a Bingo, związek pokrewieństwa takiego, że Brandy to mama Bingo, może być właśnie jedna ze scen w tym śnie. W 9 odcinku drugiego sezonu, który był zatytułowany Pora snu, Bedtime po angielsku, jednym z najlepszych odcinków, by the way, o Blue. Tak oczywiście twierdzą fani, ja mam co do tego inne zdanie, no ale nieważne. Widzimy w tym odcinku niesamowitą animację i doskonałą muzykę. Odcinek pokazuje, jak Bingo idzie spać i śni, że jest wewnątrz małej planety, swojego własnego świata. To pokazuje, że Bingo przechodziła przez proces oddzielania się od swojej ulubionej zabawki Floppy, o której opowiem oczywiście potem. I ten właśnie odcinek pokazuje, że we wnętrzu Bingo dzieje się coś bardzo istotnego. Tak jakby, wiecie, przechodziła taką etap dojrzewania, taką metamorfozę, zostawiając swoją zabawkę i wreszcie będąc w stanie zasnąć bez niej. Może to oznaczać, że wszystkie najsilniejsze wspomnienia związane z zabawką mogą zniknąć. W tym przypadku oczywiście Bingo rozstawała się z swoją zabawką. Ale oczywiście może to też mieć jakiś głębszy sen, jakieś głębsze nastawienie. Mianowicie, że może tutaj chodzić o to, że symbolizuje to zostawienie za sobą wszystkich wspomnień, które miała przed tą nocą, tak? Wśród nich swoje pochodzenie i wczesne lata życia. Co jest bardzo ciekawe, bo może to też nawiązywać do właśnie pozostawienia tych wspomnień, które były wcześniej w młodości, wspomnień związanych z Brandy. Co ciekawe, kolejnym takim tematem, które możemy tutaj poruszyć, jest Brandy, to, że Brandy zniknęła na około 4 lat, prawda, w tej serii. Co jest bardzo ciekawe, bo ta teoria łączy się z jakimiś badaniami, które mówią o tym, że tak naprawdę do 3-4 roku życia te wspomnienia, które mamy do tych lat, w nas, im jesteśmy starsi, te wspomnienia z tego, jak mieliśmy 3-4 lata, one znikają, gdzieś się ukrywają wewnątrz nas i my tego nie pamiętamy. Więc to można połączyć z tym, że Brandy się nie pojawiła tak długo w sezonie, wręcz zniknęła właśnie na taki okres czasu po to, żeby po prostu Bingo zapomniała o tych wspomnieniach z wczesnej młodości, zapomniała o niej i żeby po prostu nie wiedziała, że tak naprawdę to Brandy jest mamą Bingo. Warto zauważyć, że kiedy Chili przedstawia dziewczynki Brandy, podkreśla podobieństwo Bingo do swojej siostry, mówiąc, że ta mała bardzo przypomina Brandy. W tym momencie warto podkreślić, że Brandy robi dość taką dziwną, specyficzną minę, która pozostawia miejsce na interpretację dla nas jako fanów. Co ciekawe, twórcy uważają, że ta wizyta Brandy była wręcz zaplanowana przez Chili, żeby po to, żeby właśnie Brandy spotkała swoją córeczkę Bingo po latach. Co ciekawe, twórcy uważają, znaczy twórcy tej teorii, fani, że nawet ta laleczka, ta zabawka Floppy, która była bardzo, bardzo ważna w życiu Bingo, w jakiś sposób łączy te wspomnienia, które miała wcześniej o swojej mamie, z tym, co obecnie się dzieje. Więc jest to bardzo ciekawe, że być może twórcy w taki sposób chcą nawiązać i połączyć te dwa odległe ze sobą strefy czasowe, te dwa odległe ze sobą różniące się troszkę te czasy. Co ciekawe, tu nawiązując do mojego poprzedniego filmu o teoriach adopcji Bingo, tutaj ważne jest zaznaczyć, że cały czas to zdjęcie, które posiadamy, tylko zdjęcie tak naprawdę najmniejszej wersji Bingo właśnie w tych czasach niemowlęcych, widzimy dwie ramki, jedną ze zdjęciem Bluey i drugą ze zdjęciem Bingo. Obie oczywiście jako noworodki, ale między tymi dwoma obrazkami jest oczywiście pewna różnica.
W ramce, gdzie mamy zdjęcie Bingo, jest już floppy. Już w tym właśnie, w tych czasach był właśnie z Bingo. Co wskazuje, że pluszowy króliczek zawsze był obecny u jej boku. Ten właśnie pluszowy zwierzaczek jest bardzo istotny, bo jak wiecie, w czasach niemowlęcych Bluey widzieliśmy, jakby odcinek był poświęcony właśnie jej. Na tym odcinku nie widzieliśmy tego pluszaczka, tego króliczka Floppy, który zawsze ma Bingo. A istnieje taka możliwość, że skoro prawda, Bingo ma tego pluszaczka, to dlaczego, skąd go wzięła? Być może mogła Chili go kupić, Bingo, ale to by było troszkę bez sensu, bo wtedy Blue też powinna mieć swojego pluszaka. Może być tak, że to właśnie pluszaczek był pierwsze Bluey, a potem Bluey przekazała go młodszej siostrze. Ale to też nie ma do końca sensu. Widzielibyśmy to w poprzednich retrospekcjach, odcinkach, gdzie Bluey była oczywiście duża. Przepraszam, noworodkiem. Więc mamy jeszcze trzecią możliwość, że tak naprawdę tego pluszaczka ktoś podarował Bingo w prezencie. I tutaj pada cień podejrzenia na Brandy, że to właśnie Brandy dała tego pluszaczka Bingo, ponieważ Bingo to jest jej córeczka i chciała, żeby ta córeczka była szczęśliwa. Z jakich powodów to zrobiła? Czy tylko kierowała się szczęściem, czy może czymś innym? Tego nie wiemy. Co ciekawe, warto zaznaczyć, że kiedy Brandy się pojawia pierwszy raz w serialu, w odcinku, który się nazywał właśnie z tym jednym odcinku, gdzie się ona pojawiła, widzimy, że praktycznie przez cały czas wchodzi w interakcję z Bingo, czyli się nią interesuje. Ten aspekt jest jeszcze bardziej, jakby podkreśla tę teorię, że jest coś takiego specyficznego, coś silnego, co łączy właśnie Brandy z Bingo. Pytanie, czy jeśli Brandy nie może mieć dzieci teraz, to czy mogła mieć wcześniej, bo być może była taka możliwość i dlatego właśnie Bingo to jest jej jedyna córeczka. Pytanie, kwestia otwarta pozostaje, dlaczego Brandy mogłaby coś takiego zrobić? Jest to największa trauma dla dziecka, jeżeli zostawia się go komuś innemu. Do takich rzeczy, jakby takie rzeczy powodują rodzicami w jakichś krytycznych, kryzysowych sytuacjach i nie jest to coś częstego, ponieważ jakby Bingo była narażona na naprawdę takie różnego rodzaju traumy. Oczywiście była bardzo małym niemowlakiem, który nie sposób było, żeby ona pamiętała te wszystkie rzeczy, ale dalej uważam, że taka teoria jest totalnie bez sensu, ponieważ wydaje mi się, że w serialu animowanym nie powinno mieć miejsca właśnie takie sytuacje, raczej to ma być pozytywny, szczęśliwy odcinki właśnie dla najmłodszych. Więc dajcie znać, co o tym mówicie. Jeżeli o mnie chodzi, to nie uważam tej teorii za prawdziwą, ale teorie mają to do siebie, że mogą być prawdziwe albo nie.